Jesteśmy przy konkretnym przykładzie kotłowni, która wyposażona jest maszynownie pompy ciepła, która jest wyposażona w odwierty zasilające pompę ciepła. Te odwierty latem wykorzystujemy do chłodzenia całego budynku. Nie poszczególnych pomieszczeń, tylko całego budynku. Rekuperator ma bardzo dobre właściwości oddawania również chłodu. Nie tylko oddawania ciepła, ale również chłodu. I poczynając od temperatury na zewnątrz, przykładowo 35 stopni, która przechodzi przez wymiennik, z domu wyciągamy 25 i wyrzucamy na zewnątrz to powietrze zużyte, 25-stopniowe, już na nawiewie uzyskujemy około 28-25 stopni. Dodatkowo tą temperaturę 28-25 stopni, którą wrzucamy do wewnątrz, do pomieszczeń, możemy schłodzić właśnie korzystając z wymiennika glikolowego. Skąd będzie zasilany wymiennik glikolowy? Ano właśnie z odwiertów, które nam służą do ogrzewania budynku. Każdy taki odwiert jest włożona tak zwana ururka, czyli rura, która jest, dwie rury, które zakończone, połączone są na dole specjalną złączką, która łączy te dwie rury. I w tych rurach biega, płynie 35% wzrostu glikolu propylenowego, etylenowego, często spirytusu, to w zależności od technologii, jaką instalatorzy stosują. Temperatura glikolu, który płynie w tych rurach, może mieć około 5-10 stopni. I ta temperatura nam spokojnie wystarczy do tego, żeby nawiewać do budynku 20, a często 15 stopni. Nie powinno się więcej niż 16 stopni nawiewać, bo się zaczyna efekt skroplin w kanałach wentylacyjnych. I przy okazji takiej temperatury możemy utrzymywać komfort w budynku, w całym budynku, nie tylko w konkretnym jednym pomieszczeniu, jak to jest w przypadku klimatyzacji standardowej, klasycznej, tylko w całym budynku utrzymujemy 22-24 stopnie poprzez cały sezon grzewczy. Oczywiście ważne jest, żeby była odpowiednia ilość tych odwiertów, ale zwykle zapotrzebowanie na ciepło jest podobne jak zapotrzebowanie na chłód, w związku z czym instalacja z dolnego źródła, która nam służy do ogrzewania konkretnego budynku, jest wystarczająca do schłodzenia takiego samego budynku. Trzeba pamiętać, że przy instalacji tego chłodzenia pasywnego, czyli połączenia odwiertów z rekuperatorem, trzeba stosować materiały, które wykluczają skraplanie się wody na rurach. Czyli trzeba założyć bardzo szczelną, przylegającą izolację kauczukową. Całym procesem schładzania i temperaturą steruje oczywiście automatyka rekuperatora. Tutaj jest to niezależne sterowanie z pominięciem pompy ciepła, w związku z czym nadaje się do każdego systemu, który posiada pompę ciepła, ponieważ automatyka jest niezależna, nie musi być kompatybilna z pompą ciepła. Dziękuję.